Cześć. 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 No cześć. Pusty. Ciągle tutaj jesteśmy. Nigdy się nie przyzwyczaję do tych twardych łóżek. Hello, Pusher. Well, as you can before the action. It's almost 6 in the morning. I think we have busy day today. Piękny dzień. Do we have stuff here? No. I don't think so. Empty. Czekaj, co to miało na myśli? Co byliśmy wczoraj? Left the usual stuff and hats and all those. No, żebyśmy yeah. przyszli na to. Definitely. Nie wiem, o to mi chodzi. Okay, let's go outside. Nie, no o to właśnie mam myśli swoje. Kołem. Co to panowie? Hello guys. Hi. Hello. Hi. You might want to hide the pistol, they may be jumping about this. Gdzie tu jest ten cała odprawa? Dzień dobry panowie. O. Czekam. Czego to nie? Dobrze. Tu już widzę, można spać, kurde. W kółko śpimy, tylko czekamy, żeby coś robić. Okej. Byrani, czy sobie wymyśliłeś callsign nowy w związku z nową procedurą radiową? Nie, ale mogę coś wymyślić szybko. Okej, okay, Wincer, to samo. Zgłaszam, kurwa, listę najzajebistszych kresajmów, które otworzę i coś znajdę. A znajdź coś dla mnie. Okej, okay, na początek, Wincer. Chłopaki, to chciałbym tak. Zakończyć swoich chłopaków do standardowego poranka. Najpierw bieganko, kondensuszówka. Potem odsyłajcie ich do swoich medyków, żeby porobili im testy. Potem myślę, że jakieś 5 minut rozgrzewki na boisku. Standardowo gramy o flachę. Jedna drużyna stawia drugiej. A tym razem Wincer zaczynasz z piłką, bo Berani wygrał ostatni mecz. Jasne. Dobra panowie, dzień dobry i do roboty. Zasadzam pozycję kosajnów Dingo i Husky. Jeżeli chodzi o komunikację między nami, to zostajemy na 50. Staramy się nie wtryniać w komunikat Amerykanów, ale wchodzimy na HQ, jeżeli chodzi o komunikację między drużyną. Jasne, dobra. To co, tu właśnie biorę Dingo, a ty bieranie Husky. Pasuje? Dobra, mogę być Husky. Jak Dingo, to mogło być Ringo, ale się będzie myliło, niech będzie Husky. Da, zbyt podobne. Dobra, panowie, ale co tak stoicie? Zapierdalać zbierać sprzęt. Nie mamy całego dnia. Tak jest, poruszyk. Tak jest. Roderick, potem ten, you know where our gear is? Mam być ten, mam have pobiegać, to follow tak? these guys. Hmm? Follow these guys, they're going for their gear. Ah, okay. Hello guys, excuse me, interrupting. Hello. You are Lumberjack, you're Bateman? Yep. I mean, which one of these are you? My jesteśmy Brodacz, oni są Lumberjack. Alright. So Lumberjack, same for you. Nie, no, morning routine. Stay with the console. Warning, this is only a test alarm. In case of enemy incoming fire. No że kurwa. Testowy alarm, spokojnie. Słuchajcie. Do bunkrów, do schronów panowie. Testowy, to jest test. Kapitanie. A pierdole, Amerykanie biegną te jedyny. No niech sobie. To jest, że to test? Tak, nie. Test alarm. Okay. Sorry, spanikowałem trochę, przepraszam panowie. O kurde, kapitanie.
Koksus? No nie było mnie na miejscu trochę, nie będziemy... Cześć, szefie! Ty tam pobierz te... Jesteś po szkoleniu ceperskim, tak? Potwierdzam. Dobra, to będziesz w naszej grupie. We need to get used to this base camp. Let me speak to... Jakie macie radio, bo ja sobie nie... Jak broń piszemy? Captain Rish, may I... Chłopaki? Koksus, jaki masz radio? Ale Michał, chodzi mi o częstotliwość. 4-3-2 kokosze. O, odzę. Kurwa. Dobra. Krasz, dorwiesz coś tam? Tak, dorwę, tylko chcę się przebrać, ale potem każdy musi stać w jednym miejscu. No właśnie, w tym rzecz. O! Jest, mam. Więc może zupy tak, dorwijmy wszystko, co nie będzie mundurem, a potem założymy mundury. Może gili. Mhm, tak to na tego poszło do tego. Przynajmniej będziemy mieli pokój. Co tu macie, chłopaki? Ole, burdel. No właśnie widzę. Wiatr poprząta może. Są tu jakieś ładunki? Chodźwa nawet. Nie ma żadnych tłumików. Tu na końcu, tylko nic nie jest. Kurwa, na końcu tłumików. Koksus. Co jest jeszcze? Jesteś już w rozładowaniu, czy w wysadzaniu? Koksus, bierzesz długie? Kraszu, czy ja mam wziąć? Some gear. Ja się ujesz do wszystkich z mojej drużyny. To też? Jest gdzieś długie? A jest. Trybka, ja już. Które bierzemy sobie kizalek? Krom, ja by na region pulsu, znaczy na suchy, na pewno... Dajcie chłopaki, bierzemy hakaśki, nie żadne MSBS czy inne MSBS. MSBS! Ma jaką na trzech hakaśki. I get that music. Kwizerki, jakie chcesz. Podrasz radyczek. Aha, poczekam. Czekajmy, zmienił consign, może być plaster? Może nie wiem, czy Amerykanie skwidzią, ale możesz spróbować. Dobra, niech będzie to husky. Jest to jakiśkolwiek, jest to jakiś swój zostawił działa od naszej broni? Święty Barec, no ale coś, tak zgodnie. A może by tak MSBS? Wincer Baranik, któryś z waszych zrobił straszny mordel w medycznym i tego rano nie posprzątał, no, więc zapraszam do swojego kursu. Skończymy z sprzętem ogólnie. Nie, jest to na spokojnie. Chłopaki, słyszeliście? Któryś tam rozrabiał coś w tym, w medycznym? Co chyba sety? Jakiś tam został podobno. To Krasz, bierzesz długie, czy ja mam wziąć? Obojętne mi to, jak wolisz. To weź ty, na jego spokój. Nie, nie. Pilnuj swojej drużyny, no. Teraz tak, panowie, pobieracie sprzęt i bierzecie go do własnych szafek. Nie będziecie śmigać po terenie bazy, w całym sprzęcie. Dla potwierdzenia bierzecie i podstawcie potem bierzemy do swoich szafek, hakaśki. Tak, żeby się nie kłócić o sprzęt, nie pobierze. Czy możecie mieć jakąś tam MKS? Chodzi o to, żeby był standard Stanak, tak? Kompatybilny magazyn. Przyjął, dziękuję. Zobacz, się we wszystko, panowie, potem jeść, odłożyć do swoich skrzynek. Nie ma to lusterek. Już daj mi dokończyć. Jaki ty? Do skrzynek dać i potem zebrać się przed barakami na zbiórce. Macie mieć przy sobie tylko kabury i broń bożną w bazie, tak? Vincent, zapilnuj, żeby potem sprzątać ten burdel, który jest przy skrzynek. Tak, jest, będzie tam. Przepraszam. Ale to jest. Słuchaj, idź. A dziękuję. Jest tam te hukowe granaty? Były, ale już się skończyły. Nie, no jak są tutaj jeszcze w rogu, macie 30. O, nadal mi znikło. Nie ma się ruszyć. O, teraz już jest pusty. Może macie po prostu dziurę w plecak. No, no, ale nic nie wypada. Coś mi się wydaje właśnie. Excuse me, lieutenant. Yes. Sorry, mapa. Chwila, już kończę. Mhm. Powiedz kiedy. Już. Granaty wezmę sobie na. Pytanie. Proszę. Czy są magazynki do haka się?
No właśnie, gdzie są? Nie masz? No właśnie, bo... O, gdzie się magazyn kupiłem do ciebie? To ja jeszcze nawet hakaśki nie mam, wiesz? No jeszcze mogę sprzedać, to nie ma. Powtórz? Ty, kraszuj się! Biurze HQ. Okej, przyjadę. Weź się ty tutaj z czym to jest kompatybilny ten? Powtórz, przepraszam. Dobrze mi się mówi. Razem z radnego. Spotykamy się w Biurze Majorka na rynku. Halo, jest tu ktoś wtedy? Nie mam magazynku, wiesz, do hakaśki. Może już nie można. Jeszcze nie można. No, przepuścibyś mnie? Chciałbym wyjść. Nie znam, że już... Nie wiem. Co mówisz? Chciałbym tam się dostać, ale jak tu widzę, co tam się dzieje, to nie wiem. Tak, już jest dobra. Czas. Tak, nie wiem, jaki to borda. Galink, pytanie. Jaki tam masz plecak? Gromowski. Kamelbaka? Kamelbak, tak. Wszystkie są takie same, co nie? Znaczy nie, no jak? Twój... A czy ten mój jest po prostu kolorystyczny? W sensie o pojemność, czy w sensie, czy każdy mnie jest to samo? Michał, przesuń się trochę. Powinno być tak, że każdy jest to samo. A sobie barecik założę, o. Szkoda, że nie ma beretów gromowych. I think we will need to take a vest from one of the Polish guys, because there are no ours vests. Jakiego? Koksos, wiesz, taki tam trójka jest większy od tego kamela? Powinien być większy od naszego kamela, ale nie pasuje w ogóle kamuflażowo. O, dobra. Będzie ci po prostu na dupie latał. Aha. A jeżeli chodzi o kamizelki, to wszystkie są takie same? You look strange. Powinny. Yes. For fuck's sake, well, we at move least along. Know they will not be shooting at us because we get their yeah. flags on. Są jakieś magazynki kompatybilne z hakaśką? Nie wiem, co. Muszę się chyba skończyły. Any, nie wiem, z 5 w plecaku, ale. No. Znikły. It should be up here. Krasuli, pewnie mamy tłumików. There was a Arid ghillie suit, to be honest. No to złoż, pewnie to kapitan Arysia. To should be an Arid and Sam. Nie wiem, co będzie, to. No, we can use only NATO. Yeah, but there's a full ghillie NATO flash. We cannot use them. Maybe you don't have an Arid. Ty jesteś co? Fulfilled. Masz wsio? Pewnie nie czytam. Wsio masz? Potwierdzam, jestem MG. Ze skrzynki. Na plus siebie. But well, it could not camouflate as good as the... Przygotować trzeba jakąś minę, czy same tylko zapalnikiem zdalnym? Dobra, to mamy... Który był nasz barak? Gdzie oni chowali medykamenty? Ta, koja moja... Masz to takie dwie białe namioty, tam jest seksa medyczna. A dobra, widzę. I would prefer to have desert okay, one. It's up to you, your call. Nie ma w końcu tych tego... Wziąłem sobie te bandaże i tak dalej, czy jeszcze nie? Tak, wziąłem wszystko. Kurwa. Zaraz. Kurwa sowa o 6 rano. Tylko będziesz zgłaszać zapotrzebowanie na te tuniki? Tak, będę. Też na municję jest to na głowę. A co masz? No, hakaśkę dłuższą. Dobra, ja jedę po mundur. Jest spoko. Full
Gili, Region, Dried, Nature. Nie, do Akasia też nie ma tą. Let me read it. Pełne gile, region suchy, NATO. Okej, okay. I guess. Aha, so I think this is that's the one. Yeah, I already have this one. Excuse me, guys. Dobra. Much better. A gdzie jest jakiś medyczny? No właśnie, gdzie są medyczne? Tu w tym namiocie macie. Przepraszam. Proszę. Proszę, sierżancie. Okej. Okay. Magik. Would you like to take Vector? Yeah, I already took it. Okay. It seems every there is no vectors, so you have one, it's okay. If you want, we can switch up with the range measure tool. I can give you the vector if you prefer to. No, it's up to you. We can act as this. Dobrze. Puk, jest tu kapitan? Puk, kapitanie? Nie ma kapitana. Kek. Dobra, ja nie jestem jeszcze spakowany do końca, bo jeszcze nie mam wszystkiego. Te stanagi chcesz i tłumiki bierzemy. Tak? A tłumik nie. Masz do swojej? Nie. Potrzebuję do hakaśku, panie. Ale proste, tak szczerze. Ja też. Pamiętajcie o tym, żebym jeszcze mieli litr płynów jak coś. A gdzie jest właśnie medyczny? Ty masz biorę dwustrzędowy. Słucham? Kapitanie, tu snajper brodacza. Gdzie się pan znajduje teraz? Terenneczkę. To jest. Przyjął. A tutaj zdjęcie zerkalnego, tak jak taki wiecie, nie rozstaje się ze swoim czarnym beretem, także podejrzewam, że będzie to jeden z głównych elementów, w którym snajperzy będą w stanie go rozpoznać i poinformować was, że Zarkawi jest na miejscu. Tam go jest w kryłce. Okej, kapitanie, tylko pytanie, kto dowodzi snajperami? Kto im wydaje te rozkazy? Snajperzy są pod wami, pod kapitanem. Okej. Także, jeżeli chodzi o moich amerykańskich braci, którzy z Sealsu przybyli, to oni jak najbardziej są do waszej dyspozycji, tak jak wcześniej mówiłem. No dobrze. Czy Beranie Wincer spojrzysz się dokładnie na zdjęcia? Tak, dokładnie. Tak, przyjrzane. Okej, dobra. Connor, jeżeli to wszystko, to odeślę swoich ludzi do roboty. Wyślę teamy snajperskie, myślę, że ETA 6-7 minut. Jasne, byłoby najlepiej. Na mapie widzę, że dostaliście mapy na naszego tego. Na naszej bazy, bo ona niestety ja ją przejęłem po tym, jak zostałem awansowany na majora, zostałem przeniesiony do tej bazy, ona jest dopiero w powijakach, aczkolwiek myślę, że nie będziecie mieli problemu z dostaniem się na lądowisko. Nie wiem, czy skontaktowaliście się z pilotami, pilot będzie w gotowości, czekał na was przy maszynie. A gdzie jest, w którym miejscu jest majorze ten kill house? On jest w strefie szkoleniowej za strzelnicą. Musicie iść tutaj, okay. Jak ode mnie w prawo, przejść przez strzelnicę. Tylko jest wskazanie, ostatnio jeden z naszych podczas treningu w Killhouse'ie stracił, w sensie pękłym był bębenki, musieliśmy go odwieźć do pod tego, do głównej bazy. Także tam jest skrzynia ze słuchawkami. Postarajcie się, żeby żołnierze jednak w momencie, kiedy będziecie ćwiczyć, sobie mieli założone te słuchawki. Nie chcemy, żebyście... Okay.
Generalnie przydałoby się chyba więcej granatów dymnych, z tego co wiem, tych hukowych, bo chyba się już wyczerpały. No, z tego co wiem, to na strzelnicy są jeszcze, tam są rzeczy do korzystania na tych kichasach, także możecie sobie spokojnie korzystać z nich. Okej, okay, przyjął. Dobra, jeżeli to wszystko, to myślę, że wrócimy do swoich obowiązków. Dobrze, to dziękuję. Ja jestem na 50, także w razie czego, jeżeli coś by się zmieniło, to będę was informował. Liczę na to, że kapitanie któryś z pana ludzi też będzie na tym radiu obecny. Też korzystamy na razie w ramach bazy z 50, ale zrobimy małego briefa, to już sobie ustalimy częstotliwość. Jasne. Dobrze, to tyle, kapitanie. Powodzenia w takim razie. Kapitanie, przepraszam. Czy mógłby złożyć małe zamówienie na sprzęt, bo mamy małe braki? Głupia sytuacja. To do Konorego. Do Konorego, okej. Okay. Możecie bezpośrednio. Lateksami do Hakasi, jak po was poruszaliśmy. I niestety ta skrzynka już zapodziała. Jakbyście mogli popytać ludzi, czy dzisiaj nie widzieli, to będę wdzięczny. Dobrze, w takim razie porozmawiam z moim kwatermistrzem. Zobaczę, czy... Jeżeli nie znajdzie tej skrzynki, to zobaczymy, czy być może mamy tumiki, które będą pasowały na naszą broń, to coś wam potrucimy z naszego... Super, tak jakby nasze tumiki nie są kompatybilne z tym modelem broni i się wszystko pierdoli. Jasne, rozumiem. Poruczniku, postaram się zdziałać. Jasne, dziękuję bardzo, kapitanie. Dziękuję. Pójdziecie na skill house, chciałbym zrobić mały brief z wódcami tak się rzęsie? Brodacz się kłania. Chciałbym, jeżeli jest taka możliwość, złożyć zamówienie na tłumik do M2010, do Hakaszki i amunicję stanagową do Hakaszki. Zadanie na dzisiejsze operacje. Przed chwilą był u mnie rocznik Winter i złożył zamówienie na tłumiki, także tak jak mówiłem przed chwilą wicerowi, postaram się skontaktować z kwatermistrzem i to co będzie w stanie załatwić, to dostarczy wam na teren waszych koszar, także. To co zdołamy wykopać z naszych zapasów, to dostaniecie. Przyjął, dziękuję. Dziękuję się, Radzie. Życie muszę robić. Morning, sir. Morning, sir. Mam pytanie. Postaram się załatwić, co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Na temat strzelnicy. Tutaj Husky do dowódcy, czy można zorganizować jeszcze jakieś plecaki medyczne większe, gdzieś, wiecie, gdzieś odbawić? No, czekaj zaraz. Ty, Koksos, ty chyba nie jesteś. Koksos, jesteś w dwójce. No i chuj, ale przypadałem sobie. To nie zapierdala tak. Wypadają wszystko? Dobra, wszyscy? Ale są kurwa, jesteś nie wyżyci ci z tym. Czekaj, o, proszę. Dobra, słuchajcie, bo żebyśmy od razu rozdzielili funkcję na dzisiejsze... Kurwa, zapomniałem dymnych popakować. Co, ubieram się? Nie, sprawdzę wszystko, co mam. Okay. Znaczy, co mam popakowane. Idę po dymny jeszcze. Estetyka akurat mam na jedną funkcję przewidziana, więc... No to może na koniec, jak będzie... No dobra, to życie, dobra. W takim razie estetyk, czy zbierasz zapas... Kurwa! Co tak? Luzgasz? Nic, właśnie zobaczyłem tą broń, co nam wysłali z Polski. Te podróbki Sako. Wiesz co, twoje tam nie bierz jakichś cudów nowych. W ogóle mamy niepasujące magazynki do Glocków w skrzynce. Szefie, jakieś medykamenty gdzieś takie osobiste gdzieś będą? To ja będę się w szpitalu? A nie. To zobaczcie, podobno w szpitalu coś tam jakieś. Nie jestem pewien, ale słyszałem, że coś jest. Z amunicją coś w ogóle jest jakaś kicha, widzę. No dobra, ale to jest amunicja, która zabierze coś zapas dla zwykłych magazynków do drużyny, a będzie twój buddy teamem po prostu. To są inne zawsze. Dobra, Kali. Są. Weź Kaling tam trochę taśmy dla Borsuka, a co nie taśmy, to się dopełni po prostu zwykłymi magazynkami. Jeszcze raz? Na strzelnicy jest jeszcze dużo zapas magazynków, na pewno jest tam podwyżek, ale mówię, żebyś skarnął
Natomiast Mikromagik dla was na razie nie ma specjalnego zadania, ale kto ogólnie jest niedociążony i wie, że jeszcze może wziąć trochę sprzętu, to niech bierze jednorazówkę, tak? Więc Magik Miko na pewno bierze jednorazówkę. Okej. No i co jest kurwa broni, nie mogę pobrać ze swojej skrzyni. No dobra, już. Dobra, wziąłem 5 dymów z tyłu. Dwa pomarańczowe, zielone, niebieskie, czerwone. Ja zabrałem 4 z tego czegoś, co stoi przy tym, przy budynku naszym. W drugim powinieneś mieć 4 dymy białe. Wiesz co, whatever, olej to kolor. Pomarańczowy jest na ukrainie. Biro peśkę, kosz. Rys, proszę. A, tutaj pilot amerykański ze 160 dywizji. Mam pytanie na temat callsignu, czy został już dla mnie wyznaczony jakiś? Skąd by przez nie, jaki był wasz poprzedni amerykański? Do ciebie? Specjalnie? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, ponieważ jestem tutaj na rodziny. Pierwszej zmianie. A poprzednie są do wrócił do stanowiska. Przyjął, wybierzcie sobie dowolne, które kończycie. Proszę bardzo. Przyjął. Porozmawiam ze snajperami i wtedy się dowiedzą. Następnie wam przekazał, jak przyjął. Tylko trzeba, to jest spoko, ale się... Ustalę ze snajperami, następnie wam przekażę informację, jak przyjął. Przyjął. Coś gadają o nas na długim, czekaj. Coś tam pilot ma pogadać z nami. Jaka jest długoczęstotliwość? 50 na razie. Na czas bazy. 50. Ma być brief jakiś od kapitana. Tyle podsłuchałem, nic więcej. Lewy i jest. Zapomniałem media ustawić, dobra. Widzę, że mi amunicję wziąłeś. Jeden magazyn. Trzeba w mundurze. Ta na wziąłeś mój mundur, jeden twój. Aha, spoko. Nie wiem, gdzie ci schowa debile. Well, it's quite a like, good day looking. Yeah. Sprawdzić, co ja tu ogólnie mam. Dotyka, chodź na ten, na metr 4. No właśnie. Tylko czekaj, nie wiem, czy potrzebujesz broń, tak szczerze. Nie, chodzi o to, że ja wszystkie rzeczy, żeby wziąłem. Zaraz zobaczymy, ile zmieszczę. Panowie, zbiórka w moim baraku Lumberjack Bowman Dingo Husky oraz jednostki lotniczej w celu ustalenia częstotliwości planu działania. A bit strange that it has, probably because of this ghillie suit, so let's change to... This is Quartermaster to Major Lynx. How... Captain Rish, copy, how are you? Oh, you're still captain. What kind of suppressors do you... The ones that actually fit on HK416. I M2010 jeszcze. Do czego jeszcze? M2010, snajperzy nie mają tumików. Got it. Right, one more thing, and 2010 if you could be so nice. No to jest chyba wasz barak w ogóle. Dowódco to jest wasze biuro? Tak, tak. Dowódca kazał do baraku, a nie wiem, czy to barak w sumie. Miała być zbiórka, tak? Ma biuro. Ja się napiję. Trochę można tu. Przepraszam, lub ten. Wystarczająco. Dobra. W sumie sobie mordę opłukam. W ogóle zobacz napisane na tym. Turn and enjoy. Coś na tych tejkach czerwonych. Kapitanie, dobrze, żeby ci snajperzy znaleźli jakiś zaobserwowany ruch. Jak chłopaki będą, jak ci nasi wrogowie będą coś takiego robili, co byłoby wskazane, żebyśmy akurat wtedy, a nie w innym momencie wchodzili, nie? Może mają jakieś takie swoje natręctwa, które moglibyśmy wykorzystać. Jeszcze raz przepraszam, Berani, skupiłem się na obserwowaniu. Mówię, że dobrze, jakby snajperzy tam obserwowali tego wroga,
Może będzie miał jakieś takie natręctwa, które nam pomogą wykorzystać jakieś ich słabe momenty, nie? No tak, w zależności od tego, co tam patrzą, nie? No dokładnie, ale żeby na to też zwracali uwagę. Dingo, zgłoś dla... Hello. Morning, lads. Zabaczek, zgłoś dla ryś. Lumberjack, KGB so nice and meet up with me in my office. I would like to give you the plan and the frequencies. Sure. Morning, lads. Morning. I ordered a few seats, but unfortunately they didn't kind of arrive, so... Vince, zgłoś? Do baraku. Przedstawię obrad. Sekundę, sprzęt tylko się... Tam się zajmą twoi ludzie. Oczekujmy chwilę. Czy z siebie sprzęt zrzucę? No dobra, jak jestem tu. Okej, witam panów serdecznie. Piękny mamy dzisiaj poranek. Przedstawię wam to, co słyszałem od majora Konorego. Dobra, wstrzymajcie. Widziano zerkojów w mniej więcej wiosce Al-Suzana. To są koordy 046-020. Spójrzcie na mapę. Czerwony sektor. W tym momencie chciałbym, żeby drużyny snajperskie Lumberjack i Birdman przygotowały się w ciągu mniej więcej maksymalnie 10 minut do wyruszenia. Wasze zadanie. Razem z pilotem, czy ustaliliście już swój konsign? No. Okej, okay, parking. Dragon? Do it. It okay. It's fast then, yeah. One more? Easy. Easy. Okay. Yeah. Easy will land w landing zone Budweiser. Stamtąd chciałbym, żebyście zrobili trzy checki. Check 1 w tym miejscu, upewniliście, że teren jest bezpieczny. Mm-hmm. Check 2 i check 3. To są miejsca niezwiązane bezpośrednio z terenem, na którym widziano zarkowego, aczkolwiek chciałbym, żeby były sprawdzone. Nikt nie wiadomo, czy czegoś tam nie będzie. Następnie. Wykonać po prostu spot, tak? W tych trzech punktach. Dokładnie, to na początek. Okay. Zajmijcie miejsca gdzieś na tym łuku, jeżeli te wszystkie trzy czeki będą, że tak powiem, czyste. Postarajcie się niewykryci obserwować te zabudowania. Z tego wiemy, co usłyszeliśmy, że zerkały często się tam pojawia. Jak można go rozpoznać, napisałem wam w notatkach. Nie rozstaje się ze swoim czarnym beretem. To jest jeden z jego znaków rozpoznawczych. Do tego myślę, że w ciągu dzisiejszego dnia na pewno się tam pojawi. Jeśli nie, to chciałbym, żebyście prowadzili spot, namierzyli jednostki wroga, które się tam znajdują, ewentualną ludność cywilną i zagrożenia. Do tego, ta mapa, którą dostaliśmy, nie pokrywa się z rzeczywistością, z tego co usłyszeliśmy. W związku z tym chciałbym, żebyście nosili jakiekolwiek poprawki, jeżeli takie zauważycie. Przyjął. Co do callsignów i tego, jak operujemy. Chciałbym, żeby naszym wspólnym operacyjnym było 55. Proszę cię, napisz Wincel pod frequencies. Jasne. Callsigny wyglądają następująco. Ja jestem Misfire, w związku z tym jakikolwiek kontakt ze mną przez ten właśnie callsign chciałbym też, żeby rozpisały się po prawej stronie na dole, żeby nie było żadnego problemu związanego z tym, że ktoś nie wie, jak się zwrócić do drugiej jednostki. Poza bazą operujemy na callsignach, pomimo tego, że znamy się osobiście i mówimy sobie po imieniu. Do Americans understand more or less what I said? Yes. Alright, so guys, from the sniper teams and our heli, be sure to be ready in about 10 minutes to do the spot. Our fire teams from Team 1 and Team 2, Dingo and Husky, will train a little bit on our firing range. So, any questions? Yeah. Nie stwierdziliście, którą maszyną mamy lecieć? Ile jest ludzi do transportu? Do transportu będzie 4, w związku z tym wydaje mi się, że Liter Bird jest mniejszy okay. I nieco mniej będzie się rzucał w oczy. Okej. Okay. Call sign dla helikoptera to będzie Dragon. Okej. Okay.
rozpiszcie się w związku z tym. Okej, okay, rozpiszemy się z boku. Tak kiedy przezbroicie się i wylot w ciągu ilu minut? 10. To zależy od tego, jak wam dają odzą halo drużyny snajperskiej. Psie. Jeszcze jedna rzecz. Czy potrzebujecie oddzielnej frekła na wsparcie lotnicze ewentualnie? Czy nie, muszę robić wszystko na 5-5. Jestem sam, więc myślę, że nie będzie. Nie ma sensu robić tysiąca częstotliwości. Okay. Chciałbym, żeby drużyna snajperska, ile to możliwe, wzięły ze sobą długie radio, ponieważ możemy utracić częstotliwość na tak długim range'u. A nie chcę tworzyć mostu komunikacyjnego przez Dragona, bo może być potrzebny. Berani, Wincer, jeśli możecie też, wyposażcie jednego ze swoich w długie radio, będzie robił jako... Mam na plecy. Okej. Jeżeli to wszystko, panowie, to do roboty. Berani, Wincer, posprzątajcie burdel, który nabraliście. Sprawdźcie, czy magi wam się zgadzają. Jeżeli nie, to macie akurat przez te 10 minut czas na to, żeby ewentualnie poprosić mnie o coś dodatkowego ze sprzętu. Mam dwa pytania. Słucham. Pierwsze, czy mamy czekać na tytuł Miki, czy od razu wyruszać? Nie, poczekajcie na sprzęt. Nie chcę, żebyście szli bez sprzętu na rozpoznanie. Przecież w takim razie jesteśmy teraz tylko i wyłącznie uzależnieni od tego, jak szybko sprzęt dojdzie, bo założyć nasze rzeczy to jest dosłownie 15 sekund roboty. Drugie pytanie, lądujemy w LZ Budweiser? Tak, potwierdzam. I sprawdzamy czeki 1, 2, 3, następnie usadzamy się na łuku i... patrzymy sobie. Dokładnie tak. Chociaż check 2 i 3 możecie zrobić już tak naprawdę z łuku. Tak, tak, tak. Ale najbardziej mi zależy na tym, żeby jedynka była czysta, bo jeżeli, to czego wam nie wspomniałem, moje winy, kluczowe jest to, żebyście pozostali niewykryci w rejonie operacyjnym przy rozpoznaniu. Okej, okay, rozumiem. No i ewentualnie uaktualnili tą mapę dowódcą, nie? No tak, o tym też już wspomniałem. Dobra, jeżeli wszystko jasne, panowie, no to czekamy na sprzęt i ruszamy. Przyjął. Jest najdłużej jeszcze prośba o zapas granatów. Wiem, i jakieś kurwa większe plecaki, bo plecaki, które dostali, są jakieś popierdolone i dziurawe, i ciągle wypada wszystko z tych plecaków. Jakby się ogadało. Daliście radę z plecakami już? To... Moi już mówią, że ogarnęli okay. Te plecaki jakoś. Okej, okay, za to everything. Ja, to co? Ten moim ciągle okay. Wypada. Okay. Okay. If anything, stay on radio on 55. Roger. Jak sobie poradziliście? Pusher, we are leaving soon, but we are waiting for silent turns. Silent, sorry. By the way, we didn't set this up to meet take the long range communication radios. Dwa magi. You, do czego? Can you take this? No to najdłużej. I can take it if you want. Świetnie, aż tak. Okay, yes. Okay, then I will be get... Ale myślę, że nie miałeś żadnych magów? Nie miałem. Mam dwa, jeden może dwa w kamzie, zero podpiętych. Poczekaj, ja ci zaraz załatwię, bo to jest... Nie, to spoko, bo... Relic. Jeszcze słyszałem, że są na strzelnicy. Aha. Więc ewentualnie zastępu skoczę. To przebiegnij się tam ewentualnie. Nie ta. Tak musimy czekać na sprzęt i tak. Czemu chyba muszę radę przezmienić? Nie no, ty wytrzymujesz bez fajek to wszystko. Po prostu dużo piję. A. Ciekawe, co będziemy tutaj pilować. Fire, pytanie, czy da się to zgadzić z plecakami dużymi dla medyków? Dobra, jadą te plecaki, zaraz będą. O, z Polski jadą. Tak, z Polski. Holder, to jest... Będą większe plecaki. Za ile? Nie wiem, jadą, a ty jesteś medykiem, tak? Za 5 dolarów. Tutaj są dolary, widzę. Dobra. Dolary, złote, wszystko tutaj jest. Dobra, panie, może być... Some very limited, but we can check in hospital, I believe. Okay, let's equip what we have here, then we go to hospital to get some medical gear. Yeah, it disappeared after I put it to the crate, so... Trzeba będzie się dogadać z Amerykanami co do miejscówek. What frequency did you set the no właśnie chciałem. Commands post to communicate with them? Guys, 55 which, with HQ, but I believe we need to set some common channel with the second sniper team. 55 will be on long range, yes? Możemy ustalić częstotliwość między sobą? Yeah, I guess so. Okay, 105,5 odpowiada? Na średnie? Sure. Dobra, to ja tam będę.
105,5, tak? Tak, tak, tak. 105,5. No. Teraz druga rzecz to jest, są miejscówki, jakie zajmiemy, bo nie możemy cały czas we dwie dwójki patrzeć się w jedno miejsce, bo to będzie słabe. Jedna z dwójek będzie musiała co jakiś czas patrzeć, czy ten gościu może nie jedzie, czy coś, nie? Ja mam ogólnie pozycję, że podzielmy sobie to na pół, mniej więcej w tym miejscu. I jedni wezmą lewą stronę, drugi wezmą prawą stronę. Gdzieś sobie po prostu w tym rejonie znajdą jakieś... Schrony, schrony, do schronów, do schronów! Do schronu! Jeden został, kurwa, wezmę go. Tyka! Brany jest boczu. Kurwa, miesiączkę ma. Kurwa. Trzymasz się po prostu? Ciaśnijcie. Nie, jak nawet. To my mieliśmy na nich polować, a nie wiem. Barany wypchnął w ścianę. Miał weno się w lewo bardziej. A w tamtą, w sensie trochę. Ducha, co ty masz na sobie? To najlepiej. Gdzie? Ja muszę ci zdjęć. Ciaśnijcie, ciaśnijcie. Jak patrzę na Bucha, ja teraz mu tak kamizelka? No. Masz po same pięty? Paki, ciaśnijcie. To jest... Dociągnij te paski, człowieku. Ciaśnijcie brzuch. No, to wiedzę, ma kamizelkę, to same pięty. Zróbcie mu zdjęcie, bo mi kurde coś aparat nie działa. Ja mam porobione. Zuna? Lepiej wstać. Trzeba pogadać z Conorem, żeby zrobili kurwa większe te schrony. Nie, ja są po drugiej stronie. Dobra, rotacyjnie chłopaki. Nie, sorry, po drugiej stronie się są. Rotacyjnie, to ci co weszli... Będę zabierzał na drugą stronę. Okej, panowie, na zejście. Alarm mam odwołany. Dobra. Cześć. A jeszcze. O, dzięki, Polin. Chyba sprzęt to jest. Kurwa, wstać się mogło. Chyba na sprzęt przyjechał. Też mi tego nadzieję. Co? Aha. Co ci się stało? Teraz kogo wciąga? Ucho wypielski, kurwa. Okej, sierżancie, kontynuując. Ten łuk tam wyczyści. Proszę stąd wyjść. Kto tu właśnie? To nie jest w waszym miejscu, spania. Ja pierdolę. Co tu kurwa robi? Nie mam pojęcia, David lata jak powolony. Dobra, więc kontynuując ten łuk na dwie części, my byśmy wzięli w część wschodnią, a wy byście wzięli część zachodnią i tam raz na jakiś czas spojrzeli na drogę, co wy na to? Ciągle bez skrzynek. Sierżancie? Kyoto? Ah, sorry. I was collecting my gear. You said eastern part for you and western for us or opposite? Yes, that's good. Okay, so western part. Sounds like good plan. Right, so see you in heli. Sorry. Dobra, dawaj Kraszu, się dowiemy, czy nam przywieźli te tłumiki. Nie wiem. Ta nie przywjechały te tłumiki może? Ktoś go rzucił na ścianę, kurwa, przy schronie. Captain Link's copy. Wait. If you have a moment. Kurwa. Tak, to jak z tą strzelnicą? Czyli nie. No to czekam dalej. Do mnie przyjechały plecaki, ale to chyba plecaki dla, na razie dla, nie wiem, medycy, rozejrzyjcie się. Może to już za was. Dobra chłopaki, zbiórka tutaj pod tym... Tu przy fladze, dobra? Zbieramy się wszyscy przy fladze. Mam wrażenie, że nie będziemy, przynajmniej ja nie będę miał tłumika. Ty powinieneś mieć. Magik? Jest na pewno do tego. To by tak wygodnie ciągle z tym Nocto? Ma ciężko coś w głowie, ale kurwa. To jest człowiek, który zjednoczył się z Hesko. Dowódco chyba sprzęt jest. Chłopaki, zbiórka tu pod flagą. Dobra, ja należę do klubu. Idę zagadać do kapitana. Co jest? Kto tam jeszcze z białek był?
Nie wiem, ale mamy iść sprzątać. Dobra, nie, my... Sprzęt, którego nie mają, zaczynając ode mnie. Pincer, Berani, dopilnujcie, żeby był porządek przy tym. Nie musicie się tak spieszyć, no nie? Captain, it would be easier if you would took like 30 of the silencers that fit your rifle and spread it among your soldiers instead of taking everybody here to take it for yeah themselves. I know, but actually I'm afraid I have no any place in my backpack, so if other guys will do it, it will be okay. What's up, szefu? Weź te silencery i tak dalej, tylko pytanie, czy chcecie robić wszystko po kolei, bo jest też problem taki, że magazynów nie ma, no nie? My mamy tam zbiórkę. Nie, jednak bym to zrobił w ten sposób, zaraz że przyjdę. Wszyscy po kolei będą się dozbrajać. Czego nie ma? Nie ma starej amunicji i innych rzeczy, więc inaczej. Skrzyknij chłopców, poczekaj, Wincer, break. Skrzyknij chłopaków, żeby się na razie odczepili od tego, najpierw sprzęt pobierają. Snajperzy. Pozwolił mi iść. No moich tu nie ma. Kapralu, Michał. Tak? Z której jesteście drużyny? Z dwójki. No to wypierdalę. Dowódca mnie tu przysłał. Potwierdzam, jestem superem dowódcą. A kto jest twoim przełożonym najwyżej? Chyba kurwa kapitan, a nie porucznik, więc? Quiet, która drużyna? Jedynka, znaczy Dingo. Krasu, weź sobie pobierz ze skrzyni szybko tą amunicję i się pokujemy. W sumie nie wiem, czy mogę pobrać, bo się boję. Mamy... tutaj jest taka miejscowość wyznaczona czerwoną plamą. Tam prawdopodobnie... Radix? Tak? Wy jesteście na 55? Mój obserwator powinien być, aczkolwiek jeszcze mógł nie wejść. Teraz sram. Weźcie co potrzebujecie i śmigajcie z halki. Tak, no właśnie jak skończy, weźmie amunicję, pobierze i ruszam. Będziemy gotowi. Gdzieś go trzymali blisko, może nawet w plecakach, bo tu może być w każdej chwili ten wylot. A w tej chwili, jeżeli macie miejsce, wyskakujemy tam chłopaki na krótko, więc nie spodziewam się, żebyśmy się musieli tam obładować, nie wiadomo jak, dobrze mieć plecak, ale niekoniecznie. Dobra. Nie idziemy tam na wojnę, nie będziemy kopać okopów, będziemy, mamy tylko wjechać. Niektórych są, niektórych nie ma, nie? Mieć to na uwadze. Z Arkeway'ego mamy wziąć żywcem, no chyba, że nie będzie innego wyjścia. Może chętno może. No, dobrze, żebyśmy mieli. Teraz może niekoniecznie w tym momencie, ale dobrze, żebyśmy mieli pod ręką, żeby ktoś nie poleciał na akcję bez hełmu. Proponuję wrzucić je właśnie może do plecaka. Kolejna rzecz. Zaraz pójdziemy na... Zresztą może będzie czas, ale wolałbym nie szaleć. Zaraz pójdziemy na strzelnicę. Tam prośba, żeby każdy ubrał te słuchawki. Nie wiem, jak jeszcze muszę to wyjaśnić, czy na akcji również musimy mieć słuchawki, czy wystarczą nam hełmy. Tego do końca nie wiem. Brani, tylko jak weźmiemy hełmy, to słuchawki, to musimy zrobić... Jeszcze ten mundur zabierzcie, już nic tylko mundur. Tak, no, słuchawki to... aktywne... Co tam tyka? Nie ma, nie ma takich hełmów. Nie, aha, nie, no, nie, nie ma na razie. No okej, okay, bo widzę, że ty masz. Są fasty, są fasty. No ja widzę, że ty masz. Kraszu. My łapska leć po amunicję za Hesko. No, ale tu mi bierz tu mik i lecimy. Ale będą działały? Tak, będą działały te zestawy schowkowe. No to dobra, to wszyscy, to słuchajcie, to może tak, szybko, póki ten wiemy, to wszyscy pobierają, ci co nie mają. To ja mam. Też pobieram tego. Weź to długie, bo od razu lecimy na... Czyli większy plecak jak najbardziej, tak? Tak, mam długie, ale nie ma tłumików. Bergeny można? Jak nie ma tłumików? No nie ma. A tutaj, czuję. No słuchaj, nie, stary. Wincer, wrzucę ci na razie moje dwa granaty dymne do plecaka, bo... Przecież masz w skrzynię, tutaj jest twój granatów. To sobie weźmiesz z tej skrzyni. To masz więcej, plus dwa. Order? Tak? Skusisz się na kaki? Znaczy plecak ten taki, wiesz, większy? Ten co on na plecach teraz?
Dobra, to od razu możecie brać amerykańskie, jakieś backpacki z piechoty, jakieś ortetykpaki, a medycy mogą wziąć to tak jakieś pizdu. So you are Brodacz? Beerman. Beerman? Beerman, yeah. Ah, okay, so this is in Polish. Hey, Brodacz. Look, downstairs. Brodacz, okay. Polish lazy asshole. Long as fuck. Getting there. Krasu leczmy, tak? No, wszystko inne, zobaczę. Masz 5-5 na długim? Dobra, nie. Dobra, olej go, stary, naprawdę. Dobra, jak będziesz miał ten, to zrób czek. Cześć, mam czek, czek. Pusher, you have 55. Yeah, do you want me to radio check then? Lumberjack, radio check. Dobra, let's go. What up? Helka to jest Dragon, nie? Też będzie na 5-5. Sorry. Czy ja mam... Co? Zastanawiam się, czy tam, czy to nadal ma na początku końca. Śmiech powinno być poza bazą. No właśnie. Dobra, guys. Hej. Okay, everyone is ready? Yep. I think so. Krasu na demos, że lecimy. This is going on to this fire, yes, so here, you take it. Never mind. Okay, guys. Good luck.
Yeah, the same. Good hunting. Trzeba wybrać ładną skałkę. Wynoszę, żeby gdzieś tam. Gdzieś piwor? Będziesz miał bliżej. Tak, to stronę będziesz miał bliżej do tej miejscówki. Tak, tak. Dobra, podejdźmy. Gdzieś z górze 4-1 byłoby zajebiście, nie? No, to jest pseudo. Pseudo. Meldowałeś, że jesteśmy na ziemi? Jeszcze nie. Rozumiem to, jak będziemy na miejscu, bo też chyba bez. Może ten, wyłącz ładowanie w tak, że. Bo się nadkładają, ja mam biedny, ty masz broda, czy tak. Weź. Dobra. A to już później, jak coś mam. Spoko, spoko. Bo nie chcę mi się dobiegać. Co? Teraz go wziąłeś? Co? Teraz go wziąłeś? Wziąłem, wziąłem. Chyba. Chwilę zobaczyć. Wydaje mi się, że wziąłem. Okej. Okay. Mam down mesh mowę, to ja wiem, co jest dobrze. Spoko. To powinno być dobre z góry. To jest 3-4 jeszcze, możemy pójść trochę dalej, będzie 4-1. No dobra. Zobaczymy, no wiesz. Jak będzie tu lepiej, to się cofniemy. Tu jest 4-1 bodajże. Nie, to jeszcze nie to. Jeszcze kawałeczek. Będzie tak git w sumie, tak myślę. Nie pytałem. Mam teraz. Kurwa, tylko ten mały pagórek tutaj zasłania, nie? Tak. Chyba tam trzeba się przemieścić. Na ten pogórek? Uh-huh. Niby można. No nie można. Widzę talibów, widzę ISIS, wiesz? Nie. No ja też, tam ich jest dosyć dużo. Uh-huh. Dobra, o kurwa, to jest cała obsadzona wiocha. Najpierw zaznaczmy to, co widzimy. A potem się pobawimy w przemieszczanie. Kozy przed nami. Na tym pagórku. Po pierwsze, czy to jest to samo? Nie, tutaj jest więcej budynków. Tego kompleksu nie ma. Czegoś, coś, no ta mapa się nie zgadza, nie?
No właśnie, na razie do której kompleksy. Kozy mamy tutaj przy nas. No wiem. Raz, dwa, trzech na dachu, minimum. Na żółto będą, na fioletowo oznaczam tych, których nie ma, a na żółto będą oznaczać te, które są. Okej. Okay. Odległość do nich, jaka jest? Do których? Do tych na placu przy koparce. Sprawdzam. 300, no 400 metrów prawie, 380. Chyba jedna zgłosił. Jeden wyłazi na dach. Ma... Jesteśmy oznaczeni. Stacjonarną PK-śkę. Przyjął, czekaj. Mamy się spisać na mapie. W jakim sensie? W sensie, no, callsign i Niki. A, okej. Okay. Się rozpisuję. No bo to mniej więcej tak jest. Kurwa. Jak on tu nie przyjedzie, to się zdziwi, nie? Też są cywile w wiosce, ale chuj wie, co to za cywile są. Gdzie to idziesz? Ty... Po prawej, wiesz, to jest azymut 220. A, dobra, idzie jednak. To jest i ta koza. A bo ty trochę wyżej jesteś, no to fajnie w sumie. Mhm. Po prawej ten budynek z PK-śką widzisz na dachu? Po prawej patrzę. Czy PK-śką? Deszka chyba. Jest dwóch gości na dachu i po lewej od nich jest deszka na dachu. Tych dwóch gości i jeden tam kłóca przy takich ruinach? Azymut 210. Kapi. We check the area, first area. The first area is clear. How do you acknowledge? Do you mean check one? Yeah, it's area clear. Alright, we are already spotting Al Sazuna. There are a lot of ISIS people there. Roger that. The compound is full of ISIS people. A na tą daszkę zwrócono w stronę koparki? Nie. Gdzie zrobisz? Za 210. Pokazuję paluchem. Na dachu. Tych dwóch tam stoi. Tak. To tam nie ma daszki. Znaczy tam jest jakiś MG stacjonarny. Gdzie? Na dachu. Jest postawiony. Ja go za cholerę nie widzę przy tych dwóch. Aha, nie, nie przy dobra, tych dwóch, po lewej. Widzę. Dobra. A tam ha, faktycznie jeden siedzi bez kitu. Tak, jeden siedzi, dwóch stoi, no. Mhm. Ten jest kort, dobra. Ten gość na balkonie ma PK-śkę tam. Tak. Oznaczasz? Co to zaraz będę oznaczać, bo najpierw muszę naszą pozycję znaleźć. My jesteśmy... Ja wiem, ale muszę sobie po prostu jakoś sensownie oznaczyć to. A, okej. Okay. Lumberjack mówił, że mają
Czek pierwszy sprawdzony, jest czysty, jest czysty. Nie wiem. Masz nasłuch? Tak, tak, tak. Kurwa, Universal Soldier. Albo nawet mam lepszy pomysł. Jaki? A piękno. Dobra, nieważne. Możliwe, że to na chwilę przyleci Bóg, bo przez przypadek kliknąłem. Aha. Znaczy pomodliłem się. Dobrze. Nieważne. Życie. Tak. Ej, my god. Hmm. 0, 4, 6, 2, 7. A tutaj jest 2, 0. I 2, 0, 0. Widzę kawałeczek bunkra, to jest azymut 215. Dosłownie kawałeczek to jest, wystaje za, po prawej od tych trzech gości na dachu. Wystaje między balkonem a dachem jednego budynku. Gdzie jeszcze? 215, na prawo od tych trzech gości na dachu. Pomiędzy dachem a balkonem budynku widać worki z piaskiem. Ty może zobaczysz więcej trochę. 15. Tak. Tego nie widzę niestety. Dobra, odnoszam dalej w takim razie. Koza, sio, pś, pś. Sio. No sio, sio, sio. Ty no bo jak tam tu kurwa farmer przyjdzie i powie dawajcie kozy, to... Dobra, 9, 1, 19, 84. Sobie posprawdzam odległości. O, teraz widzę dwóch gości w bunkrze. Przed nami, nie tym po prawej. Batman, come in. What's up? We just heard the engine noise near our position. It might be our target coming into the town, so keep your eyes peeled. Copy that, thanks. Lumberjack zgłaszał, że słyszałeś, tak? Tak, tak, tak. Okay. O, ma dużo lepszą pozycję teraz. Poprawiłem ten twój znacznik z dwoma kontaktami. Serio. Bo to jest dokładnie pozycja. Serio. Tak. Dzięki. Pominie się chyba 100 metrów. To tych 3 razy rów to też lipa. Dobra. Jakie 100 metrów? To 100 metrów. O, dobra, czekaj, czekaj. Batman, there is the car coming in from the road to the main target. How you I see it. Two guys inside. Mam oczy na celu, ale nie, żaden z nich nie ma czarnego beretu. Nie. I think they're just civilians.
No black hat. Yep, no black hat. Jeszcze prawie koze przejechali. Czy tam owce. Kyk. A, jednak. Hej. O, to będzie lepiej. Bertman, the check free is clear from the any contacts. There are no civilians, no enemies. Oops. Okay, thank you. Oops. Co zrobiłeś? Wyszyliłem teleskop. Nieważne. Co? Wyszyliłem. Czekaj, ja wejdę po górę w drugiej stronie jeszcze. Okej. Okay. Lumberjack, come in. Lumberjack coming in. Are they shooting at you? Negative. They're shooting, I don't know. But we are not detected yet. Kurwa, nie mam pojęcia, do czego oni strzelali. Owca spierdala z wioski. Przydałoby się przenieść się w tamtych. We think the shooting is coming from the town, but we don't know which direction. Yeah, it is coming from the town. Nie damy rady. Wiem. Can you see who is shooting? Negative. Somewhere between the buildings, we can't see where. Lipa. Check 2 is also clear. Co to kurwy? Widzę, tam. Gdzie? Tam przy tym cywilu. No 216, 214 biegają. To chyba tam się strzelają. Wysyłałeś budynki. Ale widzisz strzelca? Chyba oni strzelali, nie złapałem ich konkretnie na strzelaniu. Ale no jedynie spierdzielający, coś robiący. Mam, widzę do czego strzelać, patrz. Masz tylko. Ja, bo ja tego nie widzę. Masz dwa typy. Trupy... Mam. Nie widzę. Na ziemię. A tutaj? Tu masz jednego. Faktycznie. I po prawej masz drugiego. Widzę. Cywili. Lumberjack, come in. There are two dead bodies north to the town. I think there are civilians. Some execution. I think so, yeah. Kurwa mać. Czy to jest częstotliwość operacyjna czy ćwiczeniowa? No ja pierdzielę, no chcesz się pięć? Tak. No to nada, jak ci przeszkadzają, żeby zeszli z niej. Zaraz nie nadam, bo to niech dalej To nie o to chodzi tutaj, kurwa. Proszę o ograniczenie komunikacji na częstotliwości 5-5. O czym oni pierdolą tam? Nie, proszę.
Jakie mamy rozkazy, jak ten gość przyjedzie? Nie mam pojęcia. Bo nic nie mówił w sumie na ten temat. No ja już spotkałem i było. Czyli gdzieś w tych zabudowaniach przy drodze też muszą być. Zobaczę, jak tam jest na zachodzie. Słyszę jakieś strzały daleko. Kierunek? Zachód, tyle jestem w stanie powiedzieć. Wątpię, żeby to był Lumberjack. Nie, to były kałachy, ale coś na pewno jest. Coś na pewno na rzeczy jest. Już to widzę, że jeden się rozgląda z nich na północ, drugi na południe. Dobra, przechodzę dalej do oznaczenia. Ciekawe, na chuj im ta koparka tam. No zobacz, pewnie na pustyni i się cieszą.
O, widzę, to mają trochę gruzowiska. Co mają? Gruzowisko jest. No to gruzowisko to widzę, ale... Centralnie przy tej koparce i pewnie do odmrożenia, do wynięcia tego mają to kopara. Kurwa, jacy dobrzy budowlańcy normalnie. Ty, ale jest ciekawsza rzecz, zaś coś pokażę. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Patrz tam, na pustynię. No. Ja wiem, widzisz, wiem, co o co ci chodzi. Nie mam pojęcia, co to jest. A ja wiem. Siedzenie? To jest siedzenie z Jetta. Tak myślałem. Pytanie, co się stało? Pytanie, czy powinniśmy to zgłaszać, czy nie. Ale wydaje mi się, że nie. Tak myślę, że może pomodlę się i się zapytam Boga po prostu. Ja się już pytam. Pytasz, dobra. To już to w sumie jakieś 5 minut temu zauważyłem. Ale w sumie na nic nie mówię, no bo po co? Znaczy ja to założyłem na początku, tylko tak zapomniałem, co to było, dopiero też się skopnąłem. No, to wszystko jasne. Aha, no to w takim razie... Fajno. Pytanie brzmi, co to oznacza dla nas? Dokładnie. Znaczy, no musimy na pewno to gdzieś przekazać i tak dalej. Misfire nam dawał jakieś rozkazy poza tym? Coś się w ogóle dzieje na tym radiu długim? Nic. Aha. I bardzo dobrze. Czemu Lumberjack napisał AA gun on the roof? Trzeba się zapytać. Gdzie oni to znaczyli? Full tank on AA gun on the roof. Aha, chyba wiem, kto to jest. On to może być ten bunkier, którego my nie widzimy. To jest chyba to... to. Ten odcinek na dachu, ta trójka z tym jednym siedzącym. Ale tam nie ma AA. Ale nie widzisz pełnego budynku, masz ścianę wyburzoną. Tam jeszcze jest druga połowa budynku. Car is coming. Copy. Auto jedzie. Dobra. We heard the engine, but rock was hiding our view, so probably you... It's coming from Harris, probably. Yes, I'm better. Wojskowy was. Okay. Od Harrisu jedzie. On zawsze jedzie tutaj. Jedzie. O kurwa. ISIS. Ej, czekaj. Czarna czapa. Mówiłem, że jest. Blackhead spotted. Melduj do Misfire'a. Yeah, I can see him. Misfire. He just arrived, yeah. So we need to inform the... We are informed. No, może żeśmy na pewno do Misfire'a. Nie zrozumiałem komunikatu. Uh,
Cel charakterystyczny, znacznie charakterystyczny posiada cel. Nic więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Powiedz, że nie wygląda jak zwykły bojownik ISIS po prostu. Oraz posiada czarny beret. No, znaczy no, czarny beret to nie przez radio, halo. No nie, no dobra, ale wiesz o co chodzi. Posłuch komunikat? Przed chwilą słownie przyjechał. Pod pojazdem. Kurwa, to jest ten budynek. I jedna osoba, pojazd u was. Powtórz komunikat. Rodacz, can you hear Zarkawi? Check 1, 2, 3 z naszych punktów widzenia są tu. The only one building that we can't see. The same from our position. We can see part of the vehicle, but Zarkavi hides from us. Dodatkowo oznaczy zmieniliśmy położenie części miasta. Kompleksy w fioletowych kółkach i z X-ami nie istnieją. Zaznaczone na żółto rejony to są rejony z budynkami. Także na południe od miejscowości widzimy fotel pilota, prawdopodobnie który się katapultował. Nie wiemy co z tym robić. Powtórz komunikat. Nie mam pojęcia, nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Jest to na otwartej przestrzeni. Berman przyjął. Koniec. Co się stało? Nic nie masz. Jakiś rozkaz? Nic. Na razie dalej spotkamy. Okej. Będą przyjął. Damy też sugestie na LZ. No sorry, ale Budweiser chyba jest najlepszy. Budweiser, tak. Bo oni wtedy przejdą sobie od wschodu. I już praktycznie mają bardzo krótkie odległości. No. Będą mieli ze 100-200 metrów do odległości. Lumberjack, can you see the vehicle? Powinniśmy polecieć na południe. A od południa nie byłoby lepiej? Nie byłoby lepiej, jeśli trochę więcej. Bo jedna by sekcja patrzyła od północy do od południa. Komunikat nieczytelny. You meant the car which target arrived? Yes, the UAZ. Wait a bit, the other sniper is looking if he can see. Sprawdzam po budynkach, ale nie chuj go nie widzę. No tak się. Tak jakby kurwa wiedział gdzie jesteśmy i wiedział gdzie się schować, nie? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie do końca. Dupa. Czyli co, piechta będzie tu leciała? No chyba będzie. Będzie czy później.
Co robi te kurwa dźwięki na radiu? Nie mam pojęcia. Kyoto Radio, check. Check, check. Sorry, I had some problems with my radio. Yes, we can see this vehicle, but only the upper part, I mean part of the front window. But we can see location of this car. All right, copy. Birdman, come in. Can you see the marks on the interactive map? There we mark the AA position inside the city. Did you acknowledge the HQ about it? Positive. Nie informowaliśmy. Co mówiłeś? Nie informowaliśmy. No nie. No oni się pytali, czy powiadomiliśmy o tym. We didn't say anything about the AA gun on the roof. Okay, I just put this information on the map because sorry. Probably from your position you cannot see that. Chwilę. I nie ogarnęłem, o czym on gada w ogóle. A co mówiłeś o matko? Zauważyłem zasadzkę pewną. No, którą muszę oznaczyć. Wiesz co, to jest to. Przy tej koparce, tam są te worki z piaskiem. Tak. Tam jest wystający korytarz. Tam masz naprawdę wejście, korytarz i na końcu korytarza jest kort, nie? Aha. Za barykadą, jak w bunkrzach, niemieckich. Dobra, pytanie, czy potwierdzamy, że lecą tutaj? Oni niedługo będą lecieć, więc trzeba coś tam będzie nadać chyba. I think they will soon move out from the base. Copy that. Oni się zbierają obecnie, szybko zbierają. Brother, sorry for asking, but we cannot understand everything from your language, you know. Brodacz. No, pytał się, jak się to się mówi. A, to we are learning fast, but still, your language is really, really hard to learn. Especially those old you know. Like, w Siebrzeszynie brzmi w Szczecinie, tak? Jesus. Did you just declare the war on us? No. Chill. I think I'm... Czyli mówisz, że zauważyłeś bunkier kolejny z kordem. Będą jechać też autami, kurwa, to nie może się dobrze skończyć raczej.
The cavalry is coming. Yep, positive. Dingo is from the south, the other one, Husky, is from north. Is there any plan to start shooting at the targets, or we are just keep quiet? What's the plan? I'm not sure yet. We have to wait. There's also two civilians where the checkpoint point was. We are watching them, but they are civilians, not allied with the ISIS probably. They are just sitting and talking, but you may give up heads up to the unit. Yeah, I see them. Husky, zostawiłeś koksusa. Wyciągamy go. Fire, zgłaszam. Dingo na pozycji. Przyjąłem się, da podejść bardziej na zachód. Capture, subscribe or to eliminate him. Capture, capture. Przyjął, jesteśmy w stanie podejść bardziej na wschód. Czy moglibyśmy dostać jakieś większe informacje na temat sytuacji w okolicy? Yeah, I know. Przyjął, musicie się skontaktować z Lumberjackiem i Brisbane'em, bo są bezpośrednio na pozycjach. Dragon, you're clear to move out. Thank you for the lift. Dragon, Oscar Mike. Brodasz do Misfire zgłoś. Misfire zgłoś. Mój JTAC jest w tym momencie nieaktywny. Ja nie znam planu dokładnie, bo on miał na długim nasłuch. Proszę o potwierdzenie, że będzie info, kiedy jednostki będą wchodziły i wtedy możemy rozpocząć ostrzał. Tak, potwierdzam. Potrzebuję informacji dla drużyny Husky o rejonie działań. Jesteście na miejscu, możecie powiedzieć coś więcej. Cały plan wygląda w ten sposób, ASAP wam powiem. Jedna z drużyn podchodzi od strony południowej South Hazard, druga strona podchodzi od Hazard Pointu. Plan jest taki, żeby wziąć ich w ogień krzyżowy. Razem z waszym wsparciem snajperskim powinniśmy szybko wyeliminować tango. Prośba do wszystkich, Target Point 1 jest priorytetem złapania go żywego. Chcemy go zobaczyć w polskim pierdlu, jak przyjął. Przyjął. Lumberjack? Bingo do Misfire, komunikacja 1 na 10. The objective is to capture, not to kill him. Not to eliminate. Copy. Dingo, nie mam radia długiego. Postarajcie się skomunikować ze snajperami i ustalić, czy możecie podejść do punktu bardziej wysuniętego na wschód. Jak przyjął? Przyjął. Potwierdź, że staramy się wziąć paczkę żywcem. Potwierdzam. Dingo przyjął bez odbioru. Support for assaulting squads or yes, not? Positive. So I believe we are Dragon waiting for by. Starting of ISIS activity, then we are all right, to Dragon, shot, yeah. We'll call you when we need it. Thank you for assistance. Misfire will tell us when the fire teams will come in and then we start shooting. How copy? Roger, that's... Brodarz, zgłoś do Dingo. Zgłaszam. A Brodarz, tutaj Dingo, przemieszczamy się obecnie na wschód do objęcia pozycji do szturmu od południa. Potrzebuję jakiegoś trepu, co się dzieje wokół. Nie mam kompletnie widoku na budynki od południa. Niestety nie jestem wam w stanie w tym momencie pomóc. Widzę wszystko tylko od północy i od wschodu. Ale i tak chodzi mi, co się dzieje w kompletnie. To, co macie oznaczone na mapie, to wszystko to jest prawdziwe. Żółte pola to są budynki, fioletowe pola to jest błąd na mapie. Co więcej, nikt nie jest zaalarmowany, nie wiemy, gdzie jest nasz cel, w którym dokładnie budynku. Lumberjack, zgłoś dla Misfire. Lumberjack, come in. La
Lumberjack, copy to miss fire. Lumberjack coming in, copy that. Ranko radio. Copy that. Lumberjack, can you give us evaluation over the compound? Over. Well, from our position, we see the one AA gun. We will be probably taking it off on the first. The enemy is mostly placed in the buildings, on the rooftops. We counted 20 of them from our position. How copy? 20 on from your position. Correct. 12, not 20, 12. 12, correct, taken. Husky Dingo, are you on positions? Husky in position. Misfire, switch to Dingo. Misfire, copy. Dingo na pozycji 350 metrów na south od kompleksu, na pozycji wyjściowej, gotowy do szturmu na sygnał. Sniper teams, are you ready? Lumberjack, ready? Spearman ready. Ladies and gentlemen, I introduce you to green light on taking the motherfucking down. Let's start on party. I need you on air supervising our operations in case of target priority number one will try to take off. I need you to follow him. How copy? Dragon, copy, but you need to take off this AA gun on the roof. How copy? This is Lumberjack. AA get down. AA get down. Can you copy? Dragon, you're clear to move out. Do you have the eyes on the target? Negative. Copy. Dragon taking small arms fire. Copy that, Dragon. You can stay away from the area for now. Dragon, be careful. RPG in the area. RPG in the area, Dragon, take off. I say again, take off. Dragon, coming up. Dragon, stay about 2 clicks from the area, just in case. 2 clicks from area, Dragon.
fire to Dengue and Husky units on the ground. Try to capture any civilian targets in the area. They might be ISIS or Al-Qaeda connected. Misfire to all units, misfire in the area of operation. Do wszystkich jednostek cel poruszał się zielonym ułazem. Prawdopodobnie będzie w budynku przy zielonym ułazie. Dragon, I think I found something like green UAZ. It's in southeast side of the compound. How copy? Southeast side, copy. Thank you for information. Dragon, stay away for now. We got more APGs coming. Roger. Misfire to Husky Dingo. Zielony ułaz jest zauważony w south side, jak przyjeść. Powtórz, zielony. Zielony ułaz, najprawdopodobniej przy budynku, przy zielonym ułazie znajduje się target. Dingo, przyjął, szukam zielonego. Husky, uważajcie, wchodzimy od południa.
Focus Fire do wszystkich jednostek. Pytanie, czy był sprawdziony budynek oznaczony fioletowym dymem? Dingo ma... Dingo, postarajcie się sprawdzić, mamy ostrzał z tamtego budynku, możliwe, że target znajduje się w środku. Przyjął, jak tylko zabezpieczę budynki obok, co najmniej. Przyjął, Husky ubezpieczajcie, postarajcie się też zabezpieczyć inne budynki dookoła. Przyjął, Husky zabezpieczyć. Pusher, I'm back on position. Kapitan, coming back. Tutaj Dingo, mamy inter, powtarzam, mamy inter. Przyjął, czekuj. Misfire, tutaj Dingo, mamy intel o sieci tunelu pod miastem, który mógł uciec nasz cel. Drugie wyjście znajduje się w koordynatach 034, pauza 001. Powtarzam, wyjście z tuneli 034, 001. 034, 001. Potwierdzam. Dingo, przygotujcie swoich, ruszacie razem z Dragonem na dane, podane koordynaty. Dragon, you're gonna drop off guys on some coach. Helicopter, can you land somewhere in the area? I can land, but I request green smoke for landing zone. Alright, green smoke, copy that. Searching for... Korekta, niebieski. Blue smoke, copy that. Vincent, znajdź sobie LZ, oznacz niebieski. Copy. Wrani, postaraj się zabezpieczyć wszystko w okolicy, którą tutaj mamy. Potwierdzam, szczęścimy. Land is out, mark with back. Look, green smoke. Searching. Dragon, I see smoke coming to land. Copy. Rani, postaraj się związać cywili i spróbować ich w jednym miejscu zgromadzić. Chłopaki, mamy związać wszystkich cywili i zobaczyć je i sprowadzić ich do centrum. Przyjął, pomógł. Dingo, prośba o zamarkowanie pojazdów, w którym miejscu stoją, jak przyjął. Przyjął, zrobię tak, tylko wsiądę do śmigła. Brani, prośba o mark miejsca, w którym trzymacie złapanych hostage'ów. Spróbujemy, ale nie mamy tyle kajdanek. Chodzi o mark na mapie. Potwierdzam, tylko nie mamy tyle kajdanek, żeby ich tam gdzieś sprowadzać. Bierz tylu, ile możesz. Lumberjack Beatman, good job guys. One question for you, can you meet us in the center of the village? How copy? Copy that, we can meet you in the center of the village. Beatman, copy. Jack Beatman, sorry for the interrupt comes. Have you got any handcuffs?
Spearmana 3. Can you repeat the last message? Have you got any handcuffs? By handguns you mean pistols or guns acquired handcuffs. By handguns I mean something to tie up for civilians. Negative. Oh, I can do. Husky, skończ, let me fire. Gdzieś tu cię słyszę, dowódco. Dragon taking fire. Dragon, copy that. Dragon, can you get back to us? What are we position on the red marker? I'll copy. Coming back to you. Dragon taking fire. Dragon breaking off. Dwa pojazdy w rejonie operacji to są obsadzone przez naszych żołnierzy. Proszę, nie strzelajcie do nich. Dragon nieoperacyjnie odniosłem obrażenia wskutek ostrzału i nierównego lądowania. 30 sekund nieoperacyjny. Tutaj Dingo zdetantowane pod mocnym ostrzałem, mamy... Ale to już chyba... Myślę, że kto inny się tym zajmuje. Mam nadzieję, że... Dingo, mów coś komunikat nieczytelny. Dingo na miejscu, dostaliśmy dość mocny ostrzał, mamy paru rannych. Łatamy się, a z tym nie przystępujemy, przystępujemy do szturmu. Dingo, oczekuj, czy dacie radę bez, bez posiłków. Jeżeli nie, wstrzymajcie na Husky, jak przyjął. Nie. Przyjął, staramy się zrobić, ile damy radę, jak nie damy, to wtedy będziemy czekać na posiłki. Przyjął. Brodacz melduje. Okej, chłopaki, co z Crashem? Nie będzie go. Okej, przyjął, załadujcie go do ciężarówki. Broni? Tak. Gdzie są te pojazdy wincerowskie? Jadą tutaj? Tak, wysłałem moich, zaraz potwierdzę. Chłopaki, macie te wincera pojazdy? Sy, zaraz, poczekaj. Zadałem pytanie. Chłopaki, macie już te pojazdy wincera? Ale już je widzicie, tak? Dopiero do nich dojeżdżają, zaraz będą tu. Okej, przyjąłem. Dobra, zróbmy tak, spotkajmy się razem z tymi... Sekundę, bo na znaczniku podobno pojazdy Wincera nie ma pojazdów. Good job, rodacz. Wincer w tym momencie jest trochę zajęty. A już wylądował? Ach, tak. Mogę zabrać jakieś autko tutaj cywilne i pojechać. No, tam wzięliśmy już dwa pojazdy, wiesz. Okej, panowie, to zróbmy tak, jeżeli usta Berani, czy te pojazdy są, bo nie chce mi się tłumaczyć, dlaczego zginęły chawiki. Oczekuj. Chcesz zgłosić do Husky? Panowie z Lumberjack i Birdmana, czekamy na helkę, która w tym momencie się naprawia. Poczekajcie. We hear it on the radio. Dragon to Misfire. Dragon over. This is Dragon, I'm operative again, if you need my help.
Alright, Dragon, I need you to take us from the red landing zone near the 4046020. I need you to take some hostiles for us and transport that near the landing zone. Mike, how copy? This is Dragon, my helicopter is unarmed, I can only transport you. Alright, copy that. Yoto? Aim for blue, how copy? I heard correctly the coordinates of the enemy hideout on the position. Take it, blue smoke, how copy? Okay, for blue smoke. Husky, Lumberjack Beardman, wchodzimy do helki, blue smoke, powtarzam, blue smoke. Przyjął, mam krytyczną sytuację z medykiem, muszę go opatrzyć. Misfire to HQ, how copy? Husky is good. Where's Misfire? Wiemy. Dlaczego już ready? Husky, ładujcie się na Hulk. We're Jack Beardman on the heli. Śmigle, wszyscy gotowi. Nie, ktoś jeszcze na zewnątrz. Kto wysiadał? Okej. Okay. Wait, wait a sec, someone czekaj, jest na dział. Ja widzę, że są dwa dobra, miejsca z tyłu. Jestem na działku. Dobra, wszyscy wyszli. Jeszcze nie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, wróć. Wszyscy. Misfire zgłaszam. Mamy ranek, potrzebny medewak, powtarzam, Przyjął medewak w drodze. Prośba o oznaczenie się zielonym dymem, jak przyjął Husky? Jak przyjął niego? Michał, szykuj się, będziesz potrzebny. Pod mostem ostrzałem przy wejściu, nie jesteśmy w stanie, na razie się nie utrzymamy. Przyjął? Do you want to use the... Mają ranny. No, ja się szyję jeszcze, ponad połowa mam dopiero. Dingo, operatorzy broni niech się przygotują, wróć, operatorzy Husky niech się przygotują, Dingo pod mocne ostrzały. Słyszeliście, przygotujcie się. Tylko, że mają wysiadać? Zrobiliśmy wejście do kompleksu, zaskoczyły nas dobre 4 karabiny wsparcia, posiekali na porządnie drogi. Przyjął prośbę zielony. Za amunicją możecie uzupełnić w razie czego. Brak zielonego, niebieski na naszej pod... Proszę zdjąć tłumiki. Dokiem Fabrysma. Czy ją? Będziemy mieli większą siłę przydać. Sprawdźcie sobie potem palm topy. I don't see any. Dingo, potwierdź niebieski. Na północ od nas, Dingo. Pozycja okay, Dingo. Pozycja Dingo na północ od nas. There is contact on the roof. Contact on the roof, right side. Prawa strona, kontakt na dachu. Gdzie? Na dachu. To daleko chyba.
I see smoke. No to chyba krzaki powinny się tu znajdzie, ale sobie nie radzą. Krzaki z tobą siedzą. Krzaki mamy na helce. Oskar, są nasi? Tak, to nasi. O kurwa, jeden trup. Dingo do reszty drużyn, przyczółek zabezpieczony, na razie sytuacja uspokojona, wyjście do tunelu bezpieczeństwa. Nasi w środku już, nie strzelam. Landing. Przygotować się do lądowania. Medyk w gotowości? Go, 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 wysiadać. Okay. Lumberjack Dingo, prośba o incoming. Lumberjack Dingo, prośba o zabezpieczenie dogodnych pozycji snajperskich osłaniających w kompleksie, jak przyjęliście. Mamy się patrzeć na kompleks, czy na zewnątrz kompleksu? Nie, na zewnątrz, patrzcie na mniej więcej south, southeast. Przyjął. Wróć, north, northeast. Lumberjack, we have to cover north, northeast. Dragon, copy to misfire. Go ahead, misfire. Dragon, stay away about 2-3 clicks from your position. If you need it, we'll call you. Thank you. 2-3 clicks from operation. Over here. I'm not medevac, but I can make case evac. I need transport to case evac, that's right. Okay, I'm waiting for blue smoke. Blue smoke incoming. Dragon, correction, green smoke, how copy? Green smoke, I think so. Sowaka, zielony dym. Dragon, I've got visual on the green smoke coming to land, how help? Dragon, wait for the wounded on board and then go out for hospital at the base, how copy? Waiting for wounded and then coming back to hospital at the base, Dragon out. Husky, zgłoś dla misfire. Husky, zgłaszam. Przemieszczamy się, znaleźliśmy duże pomieszczenia wewnątrz. Kilku wrogów zlikwidowaliśmy. Przyjął, uważajcie, bo w środku jest dosyć gorąco, patrząc na oczy. Tak, potwierdzam. Dowódco, znaleźliśmy skład jakichś plecaków naszych, polskich, amerykańskich. Przyjął, najprawdopodobniej skradziony sprzęt. Dragon,
is underground. Captain Dragon, Dingo are clear to take the wounded inside. Dingo, how copy? Say again. Dingo, you're clear to take your wounded on the heli, how copy? Wounded in the heli, in the chopper. Dragon, you're clear to... Say again. Dragon is clear to stop. Dragon taking off. Is moving out from area of operations, coming back to base with wounded. How copy, misfire? Loud and clear, thank you, Dragon. Tutaj Husky, jeden z naszych wojowników, wpadł gdzieś za w skałę. Przyjął. A jest operacyjny? Potrzebujemy wsparcia z góry. Kto to był konkretnie? Zeno. Jest do tego ranny. Misfire, zgłasz do Dingo. Misfire, zgłasz. Dingo, które przetrwało połatane operacyjne, wchodźmy do... Przyjął. Kompleks czysty, zabezpieczony z tego, co słyszę. Postarajcie się znaleźć inter albo zlikwidowany cel. Przyjął, dołączamy do... Dingo, stan osobowy? Lumberjack Beardman, zgłoś dla Misfire. Beardman zgłasza. Dowódco, chyba znaliśmy ciało Zarkowiego. Przy ciele Zarkowiego znaleźliśmy list. Odebrali pieniądze Gerczenkow. Wesprze naszą wojnę. Ponoć mają broń, której zlękną się nawet Amerykanie. Razem wygramy tę wojnę, a ci niewierni niczego się nie spodziewają. Dobra, panowie, robota, panowie. Zabezpieczcie teren. Jakie rozkazy dla Beardman? Beardman, zapraszam do środka. Przyjął. A będzie jak to samo. Sup, man? Dingo Husky, czy ktoś z was powórki? Where is your partner? He disappeared. Oh. Husky, potwierdza nie ma. Dingo? So you don't know what happened? Well, he I know, he returned to base. Okay. Dragon, okay. Got to return to base. This is Dragon coming hello. Back to area operations. Dragon, stay, stay down. Are you still ja pierdoletyka jest ranny, wjebało go kurwa ściana, wszyscy go mijają, leży kurwa po obronie. Zakładam stazy, zakładam stazy. Yes. Pomagam. Bandażuję klatę i łeb. Stazuję rękę, znaczy nogę. Stazuję nogę. And
come to green area. Lewa ramię biorę. Noga prawa. Copy, I'm on it. Przyjął. Stazuję. Łatam klatkę. Dobra, nie pchamy się. Łatam klatkę. Dadzą radę, nie pchamy się. Dobra, już wołam medyka. He's in good hands. Michał, medyk potrzebny jesteś na wejściu do tego tunelu. Klatka załatana. Pierdolę. Głowa. Głowa powoli. Zakładam elastyczny. Dobra, zajmuję się nogami. Z której on dużo nie jest? Tak, mamy potrzebę takiego posadzenia. Głowa załatana, dobra, nie krwawie, dajcie go medykowi już. Dingo Husky, zaminujcie. Proponuję go sam wyciągnąć, bo zaraz się zapomnę pod ziemię jak jeden z moich. Dingo mamy rannego w korytarzu, uszkodziłem. Biorę go na plecy. Biorę go na zewnątrz? Biorę go na plecy. Wynieście go na zewnątrz. Safer. Nie miał worków. Panowie, przesuńcie się, no, to, trzeba go zabrać. Snajperzy to jednak w porządku, kolesie. Czemu jednak? To co sami jak ty, kurwa, tylko bałem brzyli. Ludzie krzaki. Tak, chodźmy gdzieś go tu, dobra. Zobaczmy pana przodu. Dobra, łatam noga. Dragon, can you get green light on the body bags inside heli? We are taking it right now. Hold on. Thank you. Zajebiście. Dalej będę żył tu. Wyciągam mu z plecaka. Czy jest to, że jakiś małpa i jak jesteś ranny? Ktoś na L sobie przebiegli koło niego i nic nie zrobili z tego. Aplikuję mu. Dalej klatę masz tylko, dosz na niego. Biorę, cały czas robię klatę. Podpinam mu płyny, kontroluję mu tego. Michale, przyjeżdż na metodę? Szyję swojego, czekaj. Dobra, zdejmuję kurwa, stary, on się wykrwawia, a tamten twój jeszcze żyje, a ten już kurwa jest nieprzytomny. Biorę z prawej nogi stazę i sprawdzam ten, co jest. Nie zbieraj mu stazę. Nie zbieraj mu stazę. Zaraz modem. Dobra, panowie, zostaje medyk tylko i ja przy rannym, reszta... Dobra, czytaliście SMS-y? Tak. Order, słuchaj. Ładunki możesz podłożyć na korytarzu, bo na korytarzu nie podkładałem jedynie. Czekamy. W korytarzu nie ma sensu. Wszyscy są na zewnątrz? Chyba tak. Ostatek order na zewnątrz? Tak. Jeszcze jeden odnos. Branie, oznacz, że... Okay. Dobra, już wybiega. Dobra, ja to... Co tu się kurwa stało? Ja muszę ustalić kurwa kto w końcu żyje, kto nie, kto tu żyje. Ty K i Michał jest ten, okej, dobra. Żyje. Dingo całe. E-mail dawać, koksów. No, dobra, zaminuj kurwa, jak jesteś. Jest. Look. Jestem. Witam. Jestem. Dragon, copy to miss fire. No jestem. Dobra, odchodź, wychodzimy z... Dragon, Captain is fire. Go ahead, Miss Fire, this is... Dragon, ETA of the landing zone? 3 minutes. 3 minutes, copy that. No po jakim co za tego nie zauważyłeś? Dobra, ja biorę go na plecy. Co zauważyłeś? No? Przebiegliście z Lukiem koło tego gościa, który leżał na ziemi, ledwo żywy. A to nie ja byłem. No jak nie, jak cię mijaliśmy po drodze. No panowie, wyjdźcie. Ale to nie widziałem, jak to są. Dziwne. Potwierdzam, stoję, oczekuję. Tak, żeby za daleko. Nie wiem, sądy wiosło pierwszej. No, myślę co jeszcze bardziej... No dobra, to się dogadajcie z Erderem, żeby on potem wysadził. Panowie, radzę stąd też się wycofać, bo minujemy tutaj... skład amunicji, więc jeszcze dalej. Do jaskini, oznaczcie landing zone niebieskim. Helka będzie lądować, będziemy wysadzać w cały kompleks jaski. Widzę, zróbcie... Ja go obudzę. Słucham. Potwierdzę dla Birdman, że ma oznaczyć... Tak, chłopaki, odległość, większa odległość. Powtórz. Potwierdź dla Birdman, że mam oznaczyć Rzi. Tak, potwierdzam. Oczekujcie, aż Dragon będzie w okolicy. Przyjął, gotowy. Dingo Husky, nie wysadzajcie jeszcze kompleksu, musimy ciało zerkowego wydobyć ze środka. Ciśnienie? Ta morfina można spokojnie podać. Ja wiem, że ty Ardena i na tego masz zajebać, bo morfina
czekaj. Dostałeś info od Kurwa, czekaj, ja podaję mu morfinę. Podaję mu morfinę. Niech nie świeżą jeszcze. Sprawdzę go. Tak, jasne, dogadujcie się. Dobra, każdy ma przeznaczenie medyczne. Skały poszły. Czekaj, ile mam punktów leci? Rozdajmy sobie stazy typa. Chęski, przygotujcie dwóch ludzi do wyciągnięcia jego ciała ze środka. Zapakuj naszych rannych też w worki medyczne. Będziemy wysadzać to wszystko w pizdu i lecimy do nowa. Chęski, jak przyjął? Przyjął. Już się... 250. Coś... A, to cienuk leci. Poproszę o niebieski. Dragon landing zone marked blue. How come? Marking zone. Sorry. Landing zone marked by blue. Copy.
zaczynajmy hajt. Zdaje się na wysadzenie kompleksu. Myślę, że zielony zdaje się na wysadzenie.
spierdolę do śmigła. Order? Jego husky on deck. Siedź do tego. Jeszcze mam grę. Koniec tego. Robota w grunie. Dragon last one on deck, yeah, clear to take off. Take it off. No, no, szyjecie. Fajnie! Super! To co, dobra, wracamy? Dragon, the safety hatch is down, you can take it up. Alfa 1 nieoperacyjna. Puszczam. Jak twoi chłopacy to przeżyli? Nie wiem, zbiórka jakaś czy co? Spieszcie się przed barakiem przeżyli. Ciężka misja była.
Misfire do wszystkich jednostek, prośba o zbiórkę przy jadalni. No bo do jadalni. Byście się przyjadali. Tyka! Tak, jest zbiórka przy jadalni. Tyka, chodź tu. Chodź kurwa, nie kominę przy tej skrzyni. Gram tu HQ. Wszyscy są? Tak, wszyscy. Poza tymi, co są w szpitalu. No, ty. Kurwa, że też ten jebany zdążył odrzucić flashbanga zanim wybuchł. Whisky. Moja żona. Whisky tego Foxtrot. Raczej wódka. Bimber. Dobra panowie, bardzo długo czekałem na okazję, żeby móc otworzyć tą skrzynkę. Ale w końcu jesteśmy tutaj. Udało nam się zrobić to, co powinniśmy zrobić już dawno. A, pomimo tego, że jestem z wszystkich bardzo osobiście dumny. Każdego z was po kolei, z każdej jednostki. No, ta skrzynka jest dla was. Jest tam w środku coś, co po czym jutro rano będziecie wam obudzić się z ciężką głową. Będzie wam ciężko wykonywać poranne czynności, ale mam nadzieję, że będzie tego to warte. Jest godzina dosyć wczesna, co prawda, ale mam nadzieję, że zaczniemy imprezę z wielkim hukiem, tak jak powinniśmy ją zacząć. No mam nadzieję, że ranni w lazaretach też coś dostaną, także dowódcy drużyn powinni wysłać swoich żołnierzy tam z kubeczkami. Co mogę powiedzieć więcej? Kurewsko dobra robota, panowie. Bodajże major Connery pewnie będzie chciał powiedzieć parę słów. Ja osobiście muszę powiedzieć, że dzisiejsza i wczorajsza robota poszła zdecydowanie lepiej niż sądziłem. Miałem nadzieję, że ten skurwiel w końcu dostanie to, co zasłużył i nam się to udało. Dobra robota jeszcze raz. Captain Connery, HQ, call over. It's Captain Connery, I'm here. Słabo ci zdać strasznie, wiesz? Na razie. HQ, can you meet us in our camp? No cóż, dowódców drużyn proszę o zabranie głosu. Merani? No jestem, Vincent. Masz się do powiedzenia? No chciałem tylko podziękować chłopakom dzisiaj. Było za... Wszyscy przeżyli, było wszystko okej. Okay. Trochę nie do końca, muszę powiedzieć, tylko zrozumiałem nasz atak, ale przez to, że jesteśmy profesjonalistami, daliśmy radę tak trochę. Wyszliśmy gorąco w obie w sumie akcje, ale chłopaki dali radę. Szkoda rannych Wincera, ale mam nadzieję, że szybko wyjdę. Panowie, pierwsza flaszka za Kolinga i Borsuka. Aha. Dokładnie. Chłopaki nie mieli tyle szczęścia co inni, tu stali dość porządnie w dupę, są na ułomie. Nie wiadomo na razie, czy z tego wyjdą. Musimy być dobrej myśli. Oh, shut the fuck up for a while. Koks, wracaj tutaj. Pierdolny. Dobra, no co się. Nikt się nie cieszy, że z Arkiem ich załatwiliśmy. Kurwa, to jest gdyby sukces nie, przecież. Nie było tak ciężko, no, no. To było fajnie, ale... Panie Lerka, odpali czefie? Ty, dlaczego tak nie wiem, czy się nie zajebią za to fajne. Hello, guys. Hello. Hello.
dalej. Kapitanie, czemu tak szybko wystartowaliśmy, to bez żadnego mówienia akcji coś tam za chwilkę, tak nagle było? W otwarciu. Wiesz co, Berani, dostaliśmy info, że on tam jest. Trochę, nie do końca trochę chciałem tracić czas na... Rozumiem. Żeby uciekł. Rozumiem. Jest. Nawet kapitan... Captain? Yep. Hello guys, to say few words for you. Respect for you guys, great job last night. I hope you rest enough for your hard work. I tried to say something in Polish because I've got my family in Poland. Panowie, very, very dobra robota. Naprawdę, w końcu dorwaliśmy mężczyznę, którego poszukiwało pół Ameryki. I to się udało wam, polskim żołnierzom, którzy należą do najodważniejszych, najdzielniejszych i najbardziej profesjonalnych. Chylę czoła przed wszystkim wam, przed wami wszystkimi oraz przed tymi, którzy nie mogą tutaj być z nami, którzy w tym momencie regenerują swoje siły w punktach medycznych, czy już nigdy się z nami nie pojawią. Panowie, informacje, które udało wam się zdobyć, pozwoliły nam namierzyć tożsamość mężczyzny. Pan Gerczankow jest jednym z rosyjskich generałów, który jakieś 2 miesiące temu dopuścił się zdrady stanu, a przez majątek i poparcie, które zdobył, potrafi napsuć troszeczkę w rosyjskiej polityce. I szczerze mówiąc, obawiam się tego, co może dziać się dalej, ponieważ jak wiecie, czerwony brat jest, holy shit, how to say it in Polish, kurewsko wielkim przeciwnikiem. I może się okazać, że to nie koniec. To nie koniec naszych przygód. Aczkolwiek na razie, panowie... Przerwę. Tak, kapitan? Po prostu chcesz nam powiedzieć, że nie wracamy do domu. Niestety, panowie, być może jeszcze parę zadań przed wami, aczkolwiek na razie zasłużyliście na odpoczynek. O, widzę, że kapitan zadbał o swoich podwładnych, także bawcie się, odpoczywajcie. Jutro, panowie, macie wolne, nie jedziecie z Marinesami, nie macie żadnych treningów, możecie odpocząć, bo zasłużyliście na ten odpoczynek. Panowie, hua, gratulacje. Hurra! Hurra! Kapitanie, a kapitanowi gratuluję tak dzielnych żołnierzy. Zostawiam was, wracam do moich obowiązków. Zaraz wraca nocna, wieczorna zmiana patrolu, także muszę ich jeszcze oddelegować do kolejnych zadań. Także nie przeszkadzam. Zapraszam na jednego. Być może później. Zobaczymy. Kapitanie, nie obiecuję, aczkolwiek wybawcie się dobrze. Tak jest. Czołem. Zgodnie ze wskazem. Dobrze, Lukas. On. No to co? Spocznij. Co po jedno. Ale to nic nie ma. Nie ma pojęcia, order, gdzie tego zbroja. 400 metrów od siebie. Jak bardzo mnie kurczyło, że pociągnąć za spust, kurwa. Masakra. Ale to co, to tak? No, będzie pił powietrze. Tak jak naprawdę naprawdę jak pierwsza flaszka. Przepraszam, stop. Jak to nic w środku nie ma? Dawałem to wcześniej temu ziomkowi z zaopatrzenia. No ja pierdolę! Nie, kurwa. Okej, panowie, szykuje nam się nocny patrol. Patrol do monopolowego, jak rozumiem. Znajdziemy go. Daleko do wioski nie jest. Szybaj, nie, do monopolowego chodźcie. Koksus, Kopralu, ty pamiętasz, jak on wyglądał, nie? Słucham? Ty pamiętasz, jak on dokładnie wyglądał. Nie, ja pamiętam coś lepszego, że marynisi mają swoje własne u siebie w koszarach. No to panowie, pamiętajcie o tym, że musimy zostać niedostrzeżeni celem porwania targetu numer 1 dzisiejszego wieczoru. To jest, słowo kapitana. Słucham? Skusisz się na cygaro z orderem ze mną? Widzę, że tak. Trzymałem o tą okazję. Yes. Narkotyki, trzymaj. Amerykańskie, czy mam problem? O kurcz. Dawaj. Ale gdzie to matkę policji? Cholera, biorę przepustkę. Słuchaj. Realizacja teraz, legalizacja tu.
Gdzie masz? Niech tylko zobaczy kogoś kurwa z dragami. No gdzieś to wyrywam. Przepraszam bardzo, w tym kraju marihuana jest legalna. O, i takiego kapitana to ja szanuję. Ja mi to chyba. Ale chyba nawet kapitan nie będzie kurwa czpających żołnierzy tolerował. Kapitanie, lufka czy... Po służbie wszystko mi jedno. Ja to do lufka czy... Ode mnie. Paki, idziemy do baraku. Lufka czy bledka? A co masz? Ale idziemy, nie idziemy, kurde. Trzeba skrzynkę wziąć chyba, nie? Ja to mam zaopatrzenie. Ooo! Trzymaj mu ketchup. Co to taka czerwona flaszka? Ketchup ktoś przyniósł, to nie wierzę. Radrix chyba niechętnie. Leci. No to ja przejmę za Radrixa, co by się nie jarzyło trzymaj. Niepotrzebnie. No trzyma w tych kąpach, nie wiem. Ciągnie, nie było dobre. O!